Moi kochani, mamy tutaj w swoich rękach dwie miski. W jednej są osoby z ekipy, a w drugiej są kwoty z moimi dodatkami, z moimi challenge'ami. I przejdziemy się właśnie teraz do wujaszka i Kasi, żeby sobie wylosowali, komu i za ile kupią prezent. Moi kochani, tradycji musi stać się zadość. W tym roku to ja będę organizował taki odcinek. Uwaga, że mam za złotówkę dla mnie. No, a można siebie wylosować? Tak? Tylko zobaczcie, zobaczcie. Po kolei, pewnie. A właśnie może. Ej, w sumie można by było zrobić, że. Że musisz sobie kupić. Że siebie. No można. Można, dobra. Czyli to jest ustalona zasada w tym momencie. No. Siebie? I musisz kupić sobie sam prezent i go zaprezentować przed nami i powiedzieć, to jest prezent. I wszyscy zgadują dla kogo i ty mówisz dla mnie. Jeżeli będziecie mieli wylosy ponownie, to po prostu sobie wylosujecie. A. No, to ta spadła, to ta jest gin. No ja mam ponownie. Dobra, tak? Tak, mam jedną kwotę i mam ponownie. Ja tak chillowo. Koniecznie, koniecznie zapamiętajcie. Nie zgubcie kartki, albo jak zgubicie, to zapiszcie. Dobra, ja chyba zapamiętam. No to co? Resztę wybierzemy już na domku, bo musimy się śpieszyć. Jesteśmy pod latanką, tam pod werandą, nie wiem jak to się mówi, w domku, który prawdopodobnie, jak wiecie ten odcinek, już nie jest Karola i już ktoś tutaj mieszka, także mam nadzieję, że się miło mieszka. Gratuluję zwycięzcy. Tak, oczywiście. W ogóle jestem ciekaw, co ja teraz w tym momencie robię, bo ten odcinek no, będzie tak miesiąc, późno. Jestem ciekawy, czy będę mocno w lepszym w każdym miejscu. Razie, tutaj są osoby, Kasia i Wojtek już wylosowali. Uwaga, jest jedna ciekawa rzecz. Jeżeli wylosujecie samego siebie, to nic nie mówicie. I po prostu i po prostu potem prezentujecie. Robicie, robicie prezentację, wszyscy zgadują potem, dla kogo to prezentacja, to wy mówicie, no, no dla mnie. Tylko nie to, tylko nie to. Ale mam OG! OG! Zobacz, ale kombo, ale kombo. Ostre kombo, co? No siema, więc jak już wiecie, ja wylosowałem Werę. I wylosowałem też nieograniczoną ilość kasy. Ale się tak zastanawiałem, że to w sumie spowodowało, że miałem jeszcze większy problem, bo mogłem wybrać wszystko dla Wery, ale no Wera ma wszystko, jeśli chodzi o takie materialne rzeczy. I zastanawiałem się długo, co by mogło być takiego, co bym mógł jej sprezentować, co by ją zaskoczyło i, i przede wszystkim by się jej podobało. I będzie to chmureczka druga. Nie, niestety chmureczka. Nie denerwuj się. I wymyśliłem, że mógłby to być wyjazd. Wyjazd do Laponii, do Świętego Mikołaja. I właśnie to chcę sprezentować Werce na te święta. Dobra, proszę Państwa, otworzyli galerię. Zatem jest to idealna okazja, żeby w końcu nagrać coś do odcinka Trąby. Nie mam totalnie pomysłu na prezent. Załamana jestem. W ogóle ja się zawsze tak stresuję, żeby nagrywać galerię, zawsze się boję, że mnie ktoś wyrzuci. Także co, myślałam, że właśnie i przyjdzie do TK Maxa, bo tam czasem można znaleźć jakieś fajne rzeczy, ale widzę, że nie ma w ogóle co próbować, bo kolejka kończy się 3 sklepy dalej. W galerii były takie kolejki, że nie było sensu po prostu w nich stawać, zwłaszcza, że jest już dosyć późno i chyba by mi zamknęli galerię, zanim bym do tych sklepów dotarła, także wydaje mi się, że zamówię coś z internetu. Udało mi się wejść do kilku sklepów takich mniejszych. Myślałam, że może kupić Trąbie jakiś fajny ciuszek. Trąba lubi się ładnie ubierać, tylko znowu jest problem, czy ja trochę w jego gust. W najgorszym przypadku dostanie ode mnie skarpetki, nie wiem, w Pokémony. Jest problem. Nie pojedziemy do Laponii przez COVID. Nie da się. Dosłownie dowiedziałem się o tym kilka dni przed wręczeniem prezentów. Ta niespodzianka była naprawdę mega idealna. No, sam chciałbym tam pojechać. Wiem, że Wera też. Do reniferów, do Świętego Mikołaja, do całego tego świata, który jest wokół prezentów i tak dalej. No niesamowita sprawa, no ale się nie da. Niestety przez COVID postanowiłem, że zostanę jednak przy temacie wyjazdów, bo to jest coś, co Wera uwielbia i to jest coś, co ją tak mega pozytywnie zaskoczy. Jakieś miejsce w Polsce, wiecie. Ale to nie wszystko, bo oprócz tego mam jeszcze coś takiego. Dres. Dres w chmurki. I to będzie właśnie jeden z prezentów, w drugim będzie wyjazd i jeszcze mam trzeci. Ale muszę go ogarnąć powoli. Moi kochani, ten misiek kosztuje 179 zł, a ja mam tylko 169 zł do wykorzystania, ale tak dokładnie, to szczerze powiedziawszy, on jest tak fajny, że no poświęcę tą dyszkę więcej, już nie będę takim sknerą i kupię tego miśka po prostu dla Marty, bo ją kocham, tak po przyjacielsku znaczy. Tutaj jakieś książki do 40 zł? Dla dziewczyny. Dla dziewczyny. Dorosłej. Mógłby być ten zakon drzewo pomarańczowego, co mam pierwszą część. Dobra, i on kosztuje, ile ta książka kosztuje? Akurat 40. No idealnie pani to mamy. No to ja to biorę w takim razie. Miś kosztował taniej niż myśleliśmy, więc zmieściliśmy się w budżecie, jaki był przeznaczony pani Włoch, więc myślę, że możemy powoli spierać. Proszę Państwa, pierwszy raz ktoś mnie nagrywa i czuję się wystresowana, ale wylosowałam nowciaksa w tej pięknej właśnie wili i oczywiście nie mogło się obyć bez ryby. Kupiłam mu szczupaka, ostatnio dostał ode mnie karpia, tym razem dostanie szczupaka. Następną rzeczą jest jednorazowy aparat, bo on bardzo lubi, maseczka. It's awesome chill. It's awesome chill. I jeszcze mam jedną rzecz. Proszę bardzo, zbliżyć pięknie. Widzisz?
Kosztowała 5 zł. Dobra, słuchajcie moi drodzy, tutaj mam moje prezenty. Jak wiecie albo nie wiecie, możecie spodziewać, Karolowi bardzo ciężko kupić jakikolwiek prezent, ponieważ jest to osoba, która jak coś chce, to za 10 sekund to kupuje i po prostu to ma. Dlatego postanowiłem, że zrobię troszeczkę coś swojego, zrobię jakiś mały custom, że wykorzystam moje zdjęcie i wykorzystam jedną z marek, które gdzieś tam prowadzę do tego, żeby zrobić dla niego prezent. Więc zacznijmy od może poduszki, która wygląda następująco. Jest to oczywiście chmurka, która przynosi jakąś zabawkę. Jakby jest to chmurka, więc nie ma szans, że coś mu się tutaj nie spodoba. I postanowiłem, że zrobię dla niego custom butów, paczerowe chmurki. Dobra, mamy ostrość kątna chmury, wyglądają one następująco. No i łatwe to jest. To działa w taki sposób, że mamy po prostu rzepy na bucie, zapinamy sobie chmurki i teraz Karol będzie mógł mieć chmurę naprawdę cały czas przy sobie. Jeżeli tylko będzie chciał, to będzie mógł założyć te buty i chmurka będzie razem z nim. Ja pakuję prezent na szybko, no i potem już będziecie widzieli chyba reakcję tylko, czy mu się on spodobał, czy nie. Mam nadzieję, że tak, Karol, mam nadzieję, że ci spodobały, pomimo tego, że nie jesteś fanem tego modelu buta. Dobra, proszę państwa, ja mam Kubusia, dlatego za mną jest sklep sportowy. Kupię mu po prostu asortyment do sportu walki za 500 zł. Kubuś ostatnio wrócił ze mną do treningów, na jednym już byliśmy wspólnym, później tam były jakieś wyjazdy i w ogóle nieważne. Fajną motywacją będzie, jak dostanie spoko sprzęt, jakieś fajne rękawice bokserskie i w ogóle. Nie będę wam za bardzo pokazywał w sklepie, bo za bardzo się z nagrywaniem. Dobra, proszę państwa, kupiłem Kubusiowi tylko rękawice, bo uznałem, że w sumie można zrobić boksa, stworzyć. Albo boksa, albo po prostu kupić jakąś ładną siateczkę prezentową, taką bardzo ładną, wsadzić rękawice i jeszcze jakiegoś pluszaczka może, coś takiego. Dobrze, że odcinek na moim kanale się do czegoś przydał, bo właśnie w tym odcinku Kasia zdradziła mi, że chciałaby mieć klapki i też dostać ładowarkę do telefonu. Tego właśnie jej brakuje, więc trochę mi ułatwiła sytuację, więc jeżeli tego jej brakuje, to właśnie ja postanowiłam jej to kupić. Właśnie idziemy obczaić jakieś fajne klapki. Co może klapki? Klapki to lato bardziej, wie pani, co bardziej wiosną przyjdą. Nie, bo z wyprzedaży mieliśmy jeszcze kilka sztuk, ale... Dobra, dziękuję bardzo. W takim razie do widzenia. Idę po ładowarkę dla Kasi. Kasia ma też iPhone'a, więc kupię jej po prostu tą szybką ładowarkę z Apple'a. Ale ta szybka ładowarka jest serio genialna, bo ona ładuje telefon w pół godziny, co jest niesamowite. No to mi Kasia dała challenge, bo nigdzie nie ma klapek jakichś takich fajnych. Czekam i chodzę cały czas od sklepu do sklepu, ale przez to, że jest sezon zimowy, to nigdzie nie sprzedają klapek. Ale muszę zadzwonić teraz do Marty i zapytać się, jaki Kasia ma rozmiar buta, bo ja nie pamiętam. Z racji tego, że 50 zł to bardzo mała kwota, kot dalej, kiedy się wstydzę mówić przy ludziach, to postanowiłem, że po prostu zrobię coś dla wujasa. A co zrobię? Domek z pierników. Dlatego potrzebuję do tego składniki. Wydaje mi się, że uda się zmieścić w 50 zł. Kasia już spakowała swój prezent dla kogoś, kogo wylosowała, a ja nie miałem za bardzo czasu nic nagrać, więc pokażę wam, co mam przygotowane. Wylosowałem Krzycha, co jest śmieszne, bo wylosowałem go też rok temu. Krzychu lubi często spać w samochodzie, a teraz jest zimno, więc będzie miał elektryczny kot, który może zawsze się ogrzać. W środku zobaczymy, czy w ogóle otworzy, czy nie będzie tak, że na przykład pomyśli, że dobra, dostałem kot, no w sumie śmiesznie i tak dalej, a czy otworzy w środku? W środku czeka na niego prawdziwy prezent, czyli zegarek. Jest z takim, to jest G-Shock, tylko trochę w takim piaskowym, wojskowym trybie. Ładnie. Myślę, że będzie mu pasował do jego nowego masztu na aucie. Ładne Gucci, które są brązowe. Dokładnie. I poza tym on też chodzi w tym zegarku, bo ja się zastanawiałem, czy jak wiesz, czy jak on dostanie taki zegarek, szukałem dużo jakiegoś prezentu, niby miałem duży budżet, bo 1000 zł, a z drugiej strony 1000 zł to jest taka kwota, że bardzo dużo pieniędzy, a z drugiej strony nie da się kupić za bardzo czegoś konkretnego. I wydaje mi się, że to może mu się spodobać, bo Krzywo chodzi w zegarku. On ma jednego G-Shocka i rzeczywiście czasem widzę, że on go używa. Witam z tej strony elegancki Chris. I chciałem wam pokazać proces pakowania mojej paczki. Jakby główną rzeczą, na którą się skupiłem, aby kupić, jest taki oto prezencik. W tej saszeteczce, a właściwie tej, można tak powiedzieć, kopercie, jest tutaj, proszę bardzo, lot balonem nad Krakowem dla dwojga. I myślę, że tutaj dla naszego gospodarza tego oto kanału i tego oto odcinka będzie też korzystnie, ponieważ Marcysia myślę, że go zabierze ze sobą. Następnie zakupiłem sweterek świąteczny. O, proszę bardzo, Team Santa. Świąteczny wypiek jest taki, taka choineczka dosyć potężna, sowita bym powiedział, ale również, żeby Marcysi było miło podczas kąpania. Czyli sól do kąpieli w takim bardzo ładnym opakowaniu, krem do rąk, ponieważ jest zimno w tym roku, znaczy jest zima, więc jest zimno i ręce często bywają suche. Dlatego warto zadbać o to, by je fajnie tutaj zregenerować. My za kilka godzin będziemy setowali prezenty, a ja dopiero teraz się odzywam, ponieważ miałam mały problem z prezentem. Do dnia wczorajszego nie wiedziałam, czy część prezentu zdąży przyjść, ale na szczęście przyszła. Apteczka pierwszej pomocy, erotyczna. A to jest druga rzecz, którą zarządziłam, że biorę. Troszeczkę przekroczyłam budżet, ponieważ ja miałam budżet 250 zł i kupienie czegoś czerwonego, więc
Zgadza się. Troszeczkę przekroczyłam budżet, bo o jakieś 20 zł, ale no nie mogłam się powstrzymać, nie mogłam już tego odpuścić. Prezent myślę, że waży tyle, co osoba, która go otrzyma. Proszę Państwa, udało się, zdobyłam wszystkie prezenty. Może na poprzednim moim nagraniu nie udało się nam nic zdobyć, bo ostatecznie zamówiłam wszystko prawie z internetu. Dla trąby zamówiłam z takiej marki, którą on ostatnio zauważyłam, że często nosi, czyli... Palasa. Taką bluzę polar, coś takiego ciepłego. I ten polarek Palasa kosztował mnie około 816 zł. I do tego dokupiłam za 199 zł, czyli przekroczyłam budżet o 15 zł. Z Douglasa perfum. Taki ładny, ja go bardzo lubię i zawsze go kupowałam mojemu tacie, czy tam mojemu dzieckowi w ogóle. I on jest mega fajny moim zdaniem. Darmowe słodycze z dołu, więc teraz będę to wszystko pakować do torby. Chyba trochę przesadziłam z wielkością i zaniosę na dół. Grzeczny bądź. Masz tam przytulać Martę, dobrze? Git. Tutaj oczywiście po prostu mamy klasyczną torbę, po prostu zwykłą, z gościem Mikołajem. Słodka jest ośmiolica, jest mega ładna, serio. Aż miałem ochotę sobie też ją kupić wtedy, ale uznałem, dobra, nie. Jak mam być na prezent, to nie będę kupował takiej samej. Kalesony termoaktywne, gościu. To nie są kalesony za 20 zł, rozumiesz? To są kalesony termoaktywne. W sumie prezenty są już za mną i dzisiaj jest dzień rozdawania, ale nie powiedziałem wam, co jeszcze będzie w moim prezencie. Otóż Vera kradnie mi klapki. Robi to notorycznie. Najpierw mi je kupiła w prezencie, a później mi je zaczęła kraść. No bo w sumie ja mam te i używam ich od dawna i po prostu tamte leżały i ona sobie je brała, więc stwierdziłem, że też jej takowe sprezentuję. A oprócz tego naszyjnik ekipy, kochani. Naszyjnik ekipy, który wy też możecie dostać i też możecie komuś sprezentować na święta. Jak wy to oglądacie, to już na święta nie zdąży dojść, ale jakby ktoś chciał tak po świąteczny prezent, naszyjniki ekipy, zapraszam na ekipa.tonsi.pl. Ja właśnie taki też sprezentuję Werce. Dobra, panowie i panie, jak mówicie, prezes, Ej, ale przysuńmy się wszyscy do siebie, szczególnie... Tak, przysuńmy się do siebie. Dobra, proszę Państwa, dziś nadszedł ten dzień. Rozdajemy prezenty. Dziś to wiem! Dziś! Dzisiaj! Nie mocno się skończyć. Ale się to jest ostrożnie. Dobra, ale najpierw dla kogo? Po zawartość klawcze czyste prześcieradło. Ja się stresujesz, aż wygląda. Wygląda na nie nowe prześcieradło. Patrz, tu jest żółte, tu jest białe. Widać, że tutaj prześcieradło są zajebane na przykład moim rodzicom. Dobra. To chyba miało być tam, w tym miał. Wódka? Wódka to dla Krzyka? Na Majka chyba. Wow, świeci się w środku. Ale ja to naprawię! Trzeba tylko tak, o właśnie, no. Tylko tak. Może go wyciągniemy. To była wódka jeszcze, gdzie? Tak, to mógł zrobić Patecki. 100% tryhard Pateckiego, bo się nie odzywa. Smutny się rozwalił, biedak. Patecki powiedział tak, jak kładłem to ostrożnie. Sama ta deska kosztowała 40 zł. Patrz, jakie macycki. No to na pewno Patecki. Dom dla Majka, żebym miał. Ej, zajebiste, zajebiste. No to pewnie 50 zł. Ale ile musiał się postarać? Nice, ale chciałbym też robić to z tą osobą, która to robiła, czyli z Patecem. A to kupa? A nie, to drewno. A jak myślicie, dla kogo? Ej, nie, ale zajebiste. Ja myślę, dla mnie się tak nie postara. Krzycha, alkohol? Tak, mega myślenowa. To sugeruję. Ale ja byłaby fura, jest, byłaby fura. Ja myślę, że jest na podpuchę ta woda. Byłaby fura. A, może dla Karola właśnie. Dwie osoby. Jest chłop z fujarką. I nie chłop z fujarką. Ja obstawiam Krzychu, bo wódeczka. Ja też Krzychu. Ja po wódeczce... Zastanów się, ja obstawiam... Ale ja nie piję czyste! Czekaj. Co, ja kupię? Co, ty zabrałeś przy stole z kolegami? Można się wydedukować. Ale dwie osoby to dla nas było. Nie, na jednej, ale... Okej, czyli to będzie ktoś... Może przyjdzie Nawciak. A może to jest broda Bujasa? Brodę ma! Wujas ma. To jest broda Bujasa? To jest dla Bujasa. To jest dla mnie i z Majkiem jestem, tak? Nie, z Kasią. Bardzo dobrze wykorzystane 50 zł. Naprawdę. Za 50 zł zrobić coś takiego. Idealnie wykorzystane 50 zł. On jest raczej solidny, tylko po prostu nie trzyma się do tego drewienka. To drewienko musisz mi oddać, bo ono kosztowało więcej niż ten. Ale to ale to jest po tym jak piernika zjesz. To już jak piernika zjesz. Dobra, możecie mieć drewienko. Ale to już jest po. Dziękuję, zajebiste.
duży prezent. Proszę, otwieraj. O kurczę, takiego to, jak kawałek widziałeś pod choinką taki, to marzyłeś, żeby był dla ciebie. Nie, dobra, pokaż, co tam jest. Setter, albo coś, że tak wiesz, albo kot duży. Piżama. Ja właśnie chciałem na te małe, Tak? Ja na te największe właśnie. Twarda ręka. Razem wahanem, co się będę tu nie wieprzył? Co to? Ośmiornica? To jest ośmiornica. Ośmiornica? Ona jest... ona jest ze smyka! Ale uwaga, mamy podpowiedź kolejną. Rękawice. Ulala! Ulala! Strój, spodnie. Małe, to są kalesony. Termo, na narty. Ja się zastanawiam, czy to może nie jest przypadkiem dla mnie, bo jest pluszak i kalesony. A też od trąby to by mogło być, na przykład. Albo dla trąby. Ale jeżeli... Boksujesz z trąbą w sumie, tak? A właśnie. Ale kalesony. Bo lubię pluszaki. Ale to są termokalesony L. No patecki, Nie wiem, ale nie wiem, może to być za mnie. A też patecki ostatnio napisał, że zapomniał kaleson chyba. No i patecki pewnie nie ma rękawicy. Nie, uwaga, mam trop, to jest na pewno dla pateckiego, bo patecki ostatnio mówił, że miśki lubi. No to mówię, no. Też to jest od trąby. Od trąby dla pateca. Yokai, one są to jest zajebista firma, ja mam w ogóle od tego gadki, kurwa. Yokalcze. Ile miałeś do wydania? No ja miałem 5 stów. Dobra, to ja już dałem prezent odebrałem. No. Na blat, wiesz, za kolejny jest prezent. Proszę bardzo. Ooo, dobry. Nie, za małe na buty. Klapki. Klapki. To jest raz. Jaki rozmiar? Rozmiar 38. Uwaga. To nie Majkę. To nie Majkę. To babi. Uwaga. Szybka ładowarka. Oj, to dla mnie na pewno. Do iPhone'a? No, to wiadomo, że dla Kasi. Tylko pytanie od kogo? Od Weroniki. To jest od Wery. No, tak. Ale byłam w 10 sklepach i nigdzie nie było żadnych klapek, bo jest siedem zimowy. Ale no... Otwieraj, pokaż. No, zobacz, co tam jest. A jaką miałaś kwotę? 420 zł i miałam kupić coś zielonego. Tu jesteś zielonego. Dobra. O, jakie... O, to z brązoletka? Tak. Piękna, ja kocham te brązoletki, które się nie zsuwają z rąk. I tutaj jest też dla ciebie grawer. Ci pokaż lubię teraz. Na mnie grawer. Grawer? To grawer to znaczy, że było przemyślane wcześniej. To nie jest taki grawer z dnia na dzień. Pusia pisze? Ej, piękne jest. Ja kocham takie. Właśnie. Buciarz, ale to są jedyne klapki, które dostałam, ale przynajmniej są wygodne. No i git! Klapciochy są. Klapciochy jest gitara. Bo Kasia. Markowe. Może ktoś nie wiedzieć. Kasia nie miała klapek. Ale Kasia mi tak podpowiedziała na odcinku z listami. Serio, tak mi ułatwiła sytuację. I ładowarka moja już nie. I ładowarka szybka. Dzięki Werka za ładowarkę. No bo tak pani. Marta, czy to ty? Nie. O! Kureczka z ponciuszem! Jakie słodkie! Jaki ponciusz! Ile moment? Czy to jakiś bucik? Karol od siebie dla siebie. Zakup. Ej właśnie, bo można było mieć coś z siebie, ale jak na razie widzimy, że nigdy jeszcze siebie nie miał. Nie fajnie mieć siebie. Air Force One, numer! Sprawdź numer, no. 42. 42? Gdzie to pisze? 42. No, 42 są na mnie za małe wszystkie, jak się nauczył ostatnio. Forsy fitują trochę większe, więc to było. Dobrze, myślałem. Ja chcę wam drugą parę przygotować w domu też, jak się dzięki nauczycie bardzo. Dzięki. Bardzo fajnie. Mega. Ja miałem 5 stówek, ale że tutaj mam trochę taniej, bo mam, to się zmieściłem. O, jaka to karta! Taka karta! Ale tą kartę to mi! Kto mógłby zrobić taką piękną kokardę? Karol, to mógłbyś zapakować. Taką, to mógłbyś taką taśmę pod rękę. Ale tak serwę nie. Podgrzewany kot. To jest na pewno dla Marty. Podgrzewany kot! Podgrzewany kot! To może być dla Marty. Na 100%. Może na 100% to jest dla Marty. Ja to już mówię o podgrzewanym kocie, pojadą koło. Dobra, Marta, ten podgrzewany kot jest dla ciebie. No ale ona nie wiesz, dla niej. Nie, tak mi się wydaje. Musimy zgadnąć od kogo? To jest twoja odpowiedź? Tak. Nie, nie ode mnie. Od wujek Łukasza. Ja myślę, czekajcie, ja myślę, że powinniśmy to otworzyć do końca. Czyli tam nie ma kota w środku. No i pewnie wódka i kola zero. Ja coś wyskoczę. Dalej jest kot? To nadal kot. Okej. G-Shock. To zegar to chyba nie dla mnie. Zegarek, G-Shock. G-Shocka mam. Męskie. To nie wiem. To może być Krzysia. Ale to może być ta Krzysia. Chłopie, G-Shock 5000, a drugie tyle mam w banku. A drugie tyle mam w banku.
banku. Czesiu, zacznij się podoba. Tak, tak. Żeby spać na tych, na złotach. Ej, to no, bo wtedy jest zimno strasznie. O, elegancko. Wychodzi z furta. Ale Krzysiu, pamiętaj, dzisiaj ma jedną funkcję, jest odporny na wstrząsy, więc nie martw się, boczkiem można latać spokojnie. Nic się z nim nie stanie. Nawet dzwona można wybierz. Przeciążenia nie ma, dzwona można zrobić. Ale siedzi, patrz się. Wakacje? No zdarza mi się spać w autku, więc... Wiemy, wiemy. Ej, ale co? To jest chyba dyna. Albo Borek do... Nie strzelaj! Albo Borek do... O, bazooka! Ostrożnie, ostrożnie, po ubejka. Nie próbowałem nic zrobić. O, książka, żebyś więcej czytał! Książka, to idę ciemak jednak. Książka? Naprawdę? Ja może jak ktoś ładnie zapakował. Ej, ale ktoś zrobił zajebisty prezent, bo tak ładnie spakowany, że to jest... Co to jest? Gdzie widziałam? Apteczka podręczna! Jaka? Erotyczna! Otwieraj to dla Marka. Od ciebie. Nie, to nie ode mnie. Otwieraj, ja zrobię odpuść. To znowu mi zrobiłeś boczony prezent jak co roku? O, ale będziemy boksować. Chłopie. Pewnie dla mnie, od ciebie? Nie. Nie? Nie wiem od kogo. Nie, ciebie. Nie, nie ode mnie. Od Marcysi? Od Marcysi. Ode mnie. Marcysia zajebisty prezent. Dobrze. Utrzymałaś Marcysia tradycję. W przyszłym roku nie wiem, kto będzie miał Majka, ale wiecie co trzeba zrobić. Czekaj, czekaj, to otworzymy. Majce, ale... Myślałem, że to do tego. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Na pewno się przyda. Przyda się. Ale co, to? Czy to? To na pewno. To nie... To może leżeć, wiesz, w rogu, w garażu, ale to się na pewno przyda. To jest, co to jest? Ciasto. Ale jakie to, jakiś znacznik? To ma znaczenie na pewno. To jest szarlotka? Nie. Nie, to jest keto? Takie z owocami. Nie. Zwykłe ciasto, z owocami. To jest? Zakąt drzewa pomarańczy? To może być dla Murci. To jest coś, co myślę, że Harry Potter na początku. Tak, to pewnie będzie dla Marty, bo Marta mówiła, że chciałaby kogoś do przytulania. Czyli nocziaksa dostała. Fajnie. Czy to jest od Majka? Tak. No. Sorry. Chciałem nocziaksa kupić, ale przekroczył budżet. A ile miałeś kasy? 169 zł. Serio? No. Ciasto, jak jest na kredyt. Ciasto? Właśnie, bo ciasto tam był wypiek. Trzeba było zrobić wypiek. No. No, to ja wiem. To sobie zjem, bo zaraz wygląda bardzo ładnie. Ja lubię takie ciasta z owocami. Skosztujemy, skosztujemy. Wygląda, by było dobre, no. To chyba klapki. Od Karola. Size 4. Dla Weroniki? To strasznie mały. To very. Size. Pokaż, no to dla Majka. Nie, to jest dla Weroniki. Nie, pokaż. Dla Majka. Ale fajne. Nie, no Weronika ma takie... Ale takie małe. Nie. Wera ma 36. Ale mocarne są. To jest jak w kopciuszku, musicie założyć i na którą stopę będzie pasować, dlatego jest prezent. To jest dla Majkela. Na mnie są za małe. Ja już dostałem. To na Wertę. To tu otwieram, uwaga. Jaded London. Łańcuszek w ekipę. To na pewno jest dla mnie pytanie. I tu też jest Jaded London. Może i to, są, to jest jakieś ubranie chmurkowe. Tak mi się wydaje. Ale ja strasznie chciałam na szyjnik ekipy i Karol powiedział, że mam sobie go kupić. I powiedziałam, nie, kiedy zaczekam, nie da. I czy to jest ten moment, w którym dajesz mi ten naszyjnik? A no nie wiem. Ja wiem, to od ciebie. Ale to chyba nie wszystko. To chyba nie wszystko. Jeszcze tu coś? Tak się wydaje, prawda? A jeszcze tu jest coś. To? Tak? To? A jeszcze reszta kasy. O, no jeszcze coś jest tu, no faktycznie. Romantyczny wyjazd, niespodzianka dla dwojga. Karol, czy ty miałeś nie? To ja mam patesa, to naprawdę. Ej, dobra, czy powiem mi ktoś, czy to jest Martysia, czy ja, bo nie wiem, czy ale... cieszy, czy nie. To od Marty dla ciebie, Karol, czy ty mnie, czy to jest twoje? No, no to... I czy ty miałeś no limit miałeś? Tak. Tak, byś tak kurde. Wylosowałem Werę i bez limitu kasy. O kurde, mocno. Kupiłem ci na stronie, w sensie rozmiar jest niby twój, no to są za małe po prostu. Na szyjnie ekipy, to wiadomo. Doczekałam się. To nie wiem, czy ci się spodoba, ale jest mega cieplutkie takie. Zarąbiste. I wyjazd. To ten wyjazd, no, o którym mnie męczyłaś i krzyka przez ten czas cały. Serio? Czyli dlatego miałam mieć wolne? Ale fajnie.
No, plus jeżeli chodzi o pakowanko. Ktoś tutaj ma tam. Pełen kuszt. To było piękne pudełko. Tak. Ciekawe dla kogo to? Siema! Co? Fotograf ekipy. Nice! A to jest... A, to jest te. Wygrane 5! To jest puchar, puchar. No. Trofeum twoje. To już wiem, że to pewnie na mnie, dlatego oglądam. Ole szczupak, co jest? Do karpia. Mamy łajdy, dobrze. Ktoś wiedział, że używam szerokich. Nie wiem kto, ale ktoś wiedział. Nie mini, nie? A nie mini. Ty, to może Peter cię jedno, wyrazował. Jeszcze jedno razowe na YouTube na urodziny Michaela, bo zawsze tak robię na urodziny, co nie zazwyczaj. Tak. Elegancko. Nie wiem kto. Patrzę po oczach. Kasia. Bardzo dziękuję. Ale w ogóle koza! To jest zarąbiste, co? To miało być na kleju, ale się nie przyczepił aparat, więc użyłam taśmy ekipy! Ważne, że jest trofeum. Dziękuję bardzo. Fajne pudełko. No, ładne, ładne. Mamy tutaj słodyczy. O, daj od słodyczy. Już. Mamy palas. Dobra, to musi być dla mnie. To musi być dla mnie, bo ja jestem nazywany palas warrior. Jeszcze tam jest prezent. A, dobra, wyciągnąłeś. A, dzień dobry! Wyciągnąłem palas! Dobra! Dzięki, Marta! Uuu, 1 milion! Eee, 1 milion, dobra. Bardzo ładny perfum. Pakuraba. Przekroczyłam o 15 złotych. A słodycze były darmowe od nas z kuchni w szafce. Oh, nice. No, ale ciepły! W takim polarze! W takim polarze! Nice. Fajny! Dobry! Ale mam item. Dużo fajnych rzeczy! No, proszę! Ale Krzysiu miał... Świąteczny wypieki! A, miałeś świąteczny wypiek? Miałeś takie? Świąteczny wypiek? Aha, miałeś napisane. A właśnie, ja to miałam powiedzieć. Ja jak miałam Majka, miałam jeszcze napisane, że coś czerwonego. I... Dlatego erotyczne pudełko jest czerwone. Tak. Czy to jakaś sól do kąpieli? Tak jest. Na pewno się przyda, ja się przesiaduję w wodzie. No kobietce kupił trochę tutaj ty. Oho, ja wiem co to jest. Znam to logo. Ale co tam może być w środku, tego nie wiem. Co tam może być? Lot balonem. Nie wiem. Co jest, grada? Co jest? Ale stała za tobą w kolejce, kumweś. A dwojga. Oho. No, czyli przemyślałem. To może ze mną. Przemyślałem. Może, kto wie. Do rąk krem, dobrze, bo mi ręce się wysuszają i nawet to jemu do samochodu. I bego. Dobra głosu. I sweterek. Jaki super. Santa. Dziękuję, Krzychu. Ej, w ogóle. Właśnie już to mówię. Miałem 69 zł, a później kolejne losowanie. I w drugim losowaniu miałem 222 zł i świąteczny wypiek. Ale to zarobiliście prezent za tyle pieniędzy. No. Kozacko się zmieściłeś. Dobrze, zrobił czerwonego boksa takiego świątecznego, no? Fajne. Krzysiu, nie, ale to zadanie jest, kurczę, dziewczyny. Ciężko jest. Ile prezentów, proszę państwa. No. Ja z tych wszystkich emocji się spociłem. Zostań obdarowani, moi kochani, i widzimy się na takim odcinku pewnie dopiero za rok. Szkoda, ale o to w tym chodzi. To jest magiczne, bo się dzieje co rok. I życzę wam wesołych świąt. I wam też. Wesołych świąt. Wesołych. Hello.